Pokój dobro. Pokój dobro. Słuchajcie, bez sloganu eko. Dzisiaj chcę wam trochę powiedzieć o... Bio. No. Dzisiaj chcemy powiedzieć wam trochę, tak zwrócić... Chcielibyśmy wam jako franciszkanie też zwrócić uwagę na materię, na ten świat, który jest nam dany. To jest chyba teraz w ogóle w jakiejś... To jest, ekologia to... Elita hollywoodzki, no. To jest nie, ciekawe znaczenie tego słowa ekologia jako troska o dom. No, taki no. Wspólny dom, nie? Świat jako dom. I to jest to, co wam chcemy teraz powiedzieć, to z tego, co ja się tam przynajmniej ogarniam, to w niektórych elitach, słuchajcie, hollywoodzkich, aktorskich, to jest taki krzyk mody. Dla nas to żaden krzyk mody, to właściwie życie codzienne. Teraz niedawno widziałem taki artykuł, gdzie jeden z aktorów, dobrze wiecie, o kogo chodzi, wyszedł na galę i media zauważyły, że drugi raz wyszedł w tym samym garniturze. I to było, wiecie, coś niesamowitego. Wydarzenie, po prostu tak, wydarzenie ten sam roku. Założył. No po prostu wow! No, zaszalał facet, nie? No po prostu zaszalał, miał odwagę, żeby drugi raz ten sam garnitur włożyć. Co więcej, zrobił to publicznie. Co więcej, tam byli fotoreporterzy, tam były zdjęcia, tam były kamery. I to wszystko zostało uwiecznione. Dwa razy. W tym samym garniturze, rozumiecie? Ja nie mogę. Szaleństwo. Słuchajcie, minimalizm. Tutaj to w takim duchu franciszkańskim będziemy też mówić o pewnym dystansie do materii, żeby uwolnić się od tego, co nas zniewala. Dla niektórych to może być odzież. Zwróćcie uwagę, prawdę powiedziawszy, często ciężko jest coś znosić, nie? Tak długo wynosić, żeby to było... I kupujemy, i nakręcamy tą maszynę tego brania, tego... Już mi się wszystko po prostu wysypuje z szuflad, tego, tak, a się nie chce zużyć. I jasne, że może ktoś lubi się ubrać modnie i to jest... No i też dobrze, ale jeżeli jest coś dobrego, to zobaczmy, czy musisz brać coś następnego, czy naprawdę nie można w tym samym chodzić. Jednak ziemia ma tych surowców... Jest ograniczona, jeżeli chodzi o ilość surowców, które nam daje. I to jest raz, a z drugiej strony jest ograniczona powierzchnia, gdy chodzi o ilość śmietników, no bo okaże się, że już po prostu tyle naprodukowaliśmy tych rzeczy, że już nie ma gdzie ich składować, nie ma miejsca na śmietniki. Tak, kolejne spodnie, kolejna bluzka, kolejny sprzęt, coraz lepszy. My się nie zmieniamy na lepsze, a materia, która wokół jest nas, ciągle zmieniamy, ta żądza posiadania. Chociaż proszę ojca, muszę tutaj, że tak powiem, chapeau bas. Chamel. Tak. W każdym razie gdzieś tam widziałem w telewizji reklamę, a nie reklamujemy jakiej firmy, w każdym razie chodziło o jakieś płyny, które regenerują odzież. No, spoko. O, i teraz właśnie tam była taka myśl, że po co masz wyrzucać lekko zużytą bluzkę, czy lekko zużyty sweterek, skoro możesz go wypłukać, czy wyprać w tymże cudownym płynie i zregenerujesz. Są nawet specjalne suszarki, które nie niszczą odzieży, żebyś mógł je dłużej używać. Jest taki trend jednak, że żeby rzeczywiście o tą ziemię, o tę ekologię, o to nasze środowisko dbać. O to sam Pan Bóg dał jako dobrodziejstwo. Poza tym zobaczcie, że ta chęć posiadania nowego, lepszego ciągle, ona czasami prowadzi do absurdu, że ty tego nie potrzebujesz. Wejdziesz do sklepu i zaczynasz, jakby widzisz potrzeby, otworzysz jakieś reklamy i widzisz, że ci jest potrzebne, ale wcześniej w ogóle nawet takiej potrzeby nie było. I to jest zadziwiające. Niektórzy mówią, a pójdę sobie coś kupić, nie? A poprawię sobie humor. Coś sobie... Kupię. Teraz pytanie, na ile nas to zmienia? Zobaczmy, czy to mnie naprawdę zmienia. Mało tego, jeżeli kupię sobie coś, to co robię z tym, co mam? A może na przykład mogę to jeszcze ponosić, a mam pieniądze, może kupiłbym komuś, kogo nie stać na to. Żeby właśnie to, żeby mógł kupić. Albo ja na przykład też taką grupę kiedyś poznałem, wspólnotę ludzi, którzy co jakiś czas się spotykali i był taki pchlitark. Tylko, że to właśnie wymieniali się, nie? Ktoś tam przyniósł sweterek, ktoś przyniósł coś tam, a to pasuje na mnie, to pasuje to, tutaj tego, prawda? Powymieniali się, każdy rozeszli się, nikt nic nowego nie kupił, ale każdy wyszedł z czymś nowym. Tak, no. Więc można jakoś to dzielić się tym, żeby no nie robić z tej ziemi śmietniska. Poza tym starajmy się zmieniać i miejmy to, co jest nam potrzebne, żeby się nie okazało, że mamy stertę gratu wokół siebie, stertę jakichś ciuchów, już w ogóle wiesz, że tego nie założysz, ale ci jeszcze jest żal się z tym rozstać. No jak? Coś tu nie gra. Co więcej, proszę ojca, są kontenery Caritasu.
gdzie można tę odzież, której nie używasz, wrzucić. Oczywiście przygotuj, nie wrzucaj tam jakiejś zużytej, takiej już do niczego się nie nadającej. To nie jest śmietnik. Nie? Tak, to nie jest śmietnik. Ale są takie kontenery Caritasu, gdzie można, oczywiście to trzeba wyprać, wyprasować, przygotować odpowiednio, czyściutkie wrzucić i to będzie dane osobom, które tego potrzebują. Nie wyrzucaj tego na śmieci. To jest, dbajmy o to, co mamy, dbajmy, bo inaczej zajedziemy tę ziemię, zajedziemy się finansowo i zajedziemy się, jeżeli chodzi o nasze potrzeby. A wydaje się, że mamy taki teraz kryzys takich fundamentalnych spraw, jeżeli chodzi o człowieczeństwo, że zastanawiam się, czy czasami to nie jest taka zapchaj dziura. To znaczy, taka ucieczka do istoty. Ucieczka od istoty, nie? Co świadczy o wartości człowieka? Tak. Co świadczy o jego wielkości, o jego godności? Ale a z drugiej strony to może być też... Bo się coś, ubrał super i ma fenometry. No właśnie, nie mam czym zaimponować, więc zaimponuję nowym ciuchem. Nie wiem, no. Bo to jest... No tak. No to, więc, to chyba jutro też założę ten habit. Chyba tak. Na następnym odcinku chyba też może te nitki trochę teraz. No. Jeżeli wam się podobało, jeżeli czujecie podobnie, dajcie lajka, skomentujcie jakoś, zasubskrybujcie, dzwoneczek. Ślijcie pytania. Ślijcie pytania bez sloganu mopka franciszkanie.net bez eko. Pokój dobra. Pokój dobra.